Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem będzie Natan Wędrzycki-Szymczyk. Cześć Natan. Cześć. Dla tych, którzy Natana nie znają, mogę tylko powiedzieć tyle, że jest to no, mistrz Polski, wielokrotny mistrz Polski, jeżeli chodzi o wieszczarstwo, głównie w konkurencji jedynek. Czterokrotny medalista mistrza świata U23, czyli do 23 roku życia oraz mistrz świata juniorów. Czy wszystko się zgadza, jeżeli chodzi o Twoje osiągnięcia? No tak, chociaż akurat mistrzem Polski na jedynce w seniorach nigdy nie byłem. No okej, okay. Ale mówisz, mówimy też o tych starych czasach, kiedy byłeś trochę młodszy. Tak, dokładnie. Potem też wyjechałem, więc nie było mnie długo, także nie było okazji. Oprócz tego oczywiście nie wspomniałem chyba najważniejszego, czyli Twojego udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Oprócz tego, że zakwalifikowałeś się na Igrzyska, też chyba sam udział w Igrzyskach to było też większe, wielkie osiągnięcie dla Ciebie jako chłopaka. Nie wiem, tu ile masz tyle lat, ale to był 2016 rok, 21, nie? Bo jeden z młodszych z kadry, co? Całej kadry polskiej, jeżeli chodzi o Igrzyska. Tak, myślę, że tam, że była Marysia Wierzbowska też w moim wieku i no też w konkurencji jedynek, myślę, że byłem jednym z najmłodszych, jak i najmłodszym. Słuchaj, myślę, że takim wielkim osiągnięciem też Twoim, jak i Twoich kolegów to oczywiście National Champs, żeby zostaliście mistrzami Ameryki. W sumie nie wiem, jak to się mówi tak naprawdę dokładnie, bo to są zawody IRA, tak się to pisze bynajmniej. Tak. To są chyba jedne z najważniejszych zawodów w Stanach, ale o tym jeszcze sobie przyjdziemy, o tym jeszcze będziemy mówić. Jak wspomniałem Ci chwilę wcześniej przed wywiadem, podzielimy sobie wywiad na trzy części. Polska, USA i Wielka Brytania. Tak sobie to wymyśliłem. Natomiast teraz trochę o tym, co się dzieje aktualnie w kraju. Jak się czujesz w ogóle, jak nosisz tą pandemię? Czy nie brakowało Ci trochę wody, bo pewnie już na wodę schodzisz? Ale jak radziłeś sobie w tym okresie, kiedy tej wody nie było? Akurat powiem Ci, że ja nie miałem zbyt dużej przerwy od wody. Nie wiem, czy słyszałeś, ale ja byłem jedną z osób, które zostały dłużej w Portugalii. Jak nasz obóz się kończy w połowie marca, to była też opcja, żeby zostać dłużej, bo też nie wiadomo było cały czas, czy te igrzyska będą, czy nie będą. Też potem była kwestia kwalifikacji, więc zdecydowałem się zostać w Portugalii razem z dwójką lekką. Mhm. I no i tak naprawdę byliśmy tam do 20 kwietnia, więc dodatkowe no 5 tygodni można powiedzieć, więc wróciłem potem do Polski pod koniec kwietnia i przyszedłem w kwarantannę i miałem tak naprawdę tylko 2 tygodnie przerwy od wody, więc... No to nie, to elegancko, to można powiedzieć, że... A w Portugalii cały czas normalnie trenowałem i też dużo kilometrów porobiłem, więc w sumie tak wróciłem już jak... No teraz wróciłem do Krakowa w zeszłym tygodniu i byłem w szoku, bo wszystko jest jakby, wszystko jest normalne. Dlatego po prostu nie było mnie przez te 2 miesiące, gdzie było najgorzej i wróciłem już jak sytuacja się polepsza. Czyli generalnie wiesz, też chciałem poruszyć ten temat, ponieważ w 2004 roku na Mistrzostwach Świata, jeżeli chodzi o seniorów, zaliczyłeś czwarte miejsce w finale B i no, nie zakwalifikowałeś się na igrzyska. Też chciałem o tym biegu chwilę z tobą pogadać. Robbie Manson gdzieś tam się pojawił nagle znikąd. Jakie to było uczucia, albo jak sobie radziłeś z tą sytuacją? Bo podejrzewam, że dla sportowca, który wiesz, no, marzy o tych igrzyskach, to jest taki sport, jaki uprawiamy to głównie, tak? Są to igrzyska, to jest ten taki główny gold. Co ty myślałeś? Jak w ogóle poradziłeś sobie z tą taką sportową porażką poniekąd, nie? No bo wiadomo, że byłeś w topie i w ogóle wiesz, nie mam wokół tego żadnych złudzeń, bo jesteś w topie jedynkarzy na świecie od wielu lat. Ale jednak brak kwalifikacji olimpijskiej i gdzieś ta chyba do 300 metrów do końca jeszcze miałeś te igrzyska w swoich rękach. Nawet jeszcze myślę, że 100 metrów można by powiedzieć. Jak pamiętasz ten bieg w ogóle? Jak on się ułożył dla Ciebie? No, tak jak mówisz, sytuacja była bardzo ciężka i trochę mi zajęło, żeby się z tego pozbierać, bo tak naprawdę kwalifikacja późniejsza jest bardzo ciężka. A też świadomość tego, że byłem tak blisko, też ta sama świadomość, też trzeba było sobie z tym poradzić. Mm-hmm. Sam bieg, ogólnie jeden z moich lepszych biegów, może do ostatnich 100 metrów. Bieg był bardzo ciężki. Zazwyczaj jak czuję, że dobrze mi idzie, to jestem w tej czołówce, a tutaj musiałem naprawdę ciężko pracować, żeby się utrzymać. Z pierwszą trójką cały czas byłem trzeci, czwarty i od 1000 miałem wrażenie, że już wzmacniałem może trochę ponad siłę, że
prostu ryzykowałem trochę bardziej niż normalnie bym ryzykował, ale tego wymagała sytuacja, żeby po prostu być cały czas stawce. No i na 500 metrach wszystko postawiłem na jedną kartę, zacząłem finiszować już. Ścigałem się z Włochem, myślę, że wyszedłem mu tam na prowadzenie przed metą, ale no w pewnym momencie Odciął tlen. odmówił posłuszeństwa, że już nie byłem w stanie podjechać normalnie, prędko już zaczęła sama spadać. No, ze swojej strony wiem, że dałem z siebie Maka. wszystko w tym biegu, więc nie byłem w stanie nic więcej zrobić. Na pewno możliwe, że najcięższy bieg w mojej karierze. No też o tym już może się nie mówi, ale miałem trochę problemów w przygotowaniach. Tam w Zakopanem miałem kontuzję kolana, z którą się borykałem już w sumie do tak naprawdę końca listopada. Więc też utrudniło trochę przygotowania. No i też cały rok przecież byłem też w Anglii, więc dopiero na jedynce zacząłem pływać pod koniec kwietnia, w maju, więc na pewno to też było ryzyko, prawda? Normalnie nikt inny nie robił czegoś takiego jak ja. Wszyscy przygotowali się na Na jedynkę podstawowej tak. konkurencji na kwalifikacje, więc ja trochę zaryzykowałem. No i akurat w tym roku może nie skończyło się tak, jak bym chciał. 4 lata temu było podobnie, ale jednak mi się udało też. Konkurencja poszła bardzo mocno do przodu. No ale tak to już jest, prawda? Nie ma nic za darmo i też, jak się mówi, nie można mieć wszystkiego, więc Tak. w pewnym sensie tylko tego elementu brakowało, żeby wszystko jakby ułożyło się dla mnie idealnie. No ale jeszcze wracając. Myślę, Do... że wiesz, że z takiej porażki też wyciągnąć warto wnioski, albo nie wyciągniesz te wnioski i ona cię tylko wzmocni, nie? Myślę, że jesteś młodym zawodnikiem i jeszcze wszystko przed tobą. Jeżeli chodzi o jedynkę, to jeszcze i wioślarstwo w ogóle, to jeszcze kawał kariery przed tobą tak naprawdę. Tak, dokładnie. Właśnie też miałem o tym mówić, że po tym jak przeżyłem, prawda, trochę mi zajęło to, żeby się pozbierać, i też zacząłem wyciągać wnioski, analizować, co poszło nie tak, co mogłoby pójść lepiej. I myślę, że to poszło w dobrym kierunku i teraz naprawdę jest, pomimo tego braku startów i jakby mniej okazji do rywalizacji, jestem cały czas w życiowej formie. Poprawiłem się na 2 kilometry, na 6 kilometrów też nigdy tak dobrze nie wysyłałem. No, Słuchaj, do wyników jeszcze przejdziemy w duże dalszej części rozmowy. Myślę, że zostawmy to na potem. zmieniało to też, że pierwszy raz od tak naprawdę 2014 roku pływam na krótkich wiosłach przez dłużej niż 2-3 miesiące w roku, więc myślę, że Tak, to tak. ma największe znaczenie. W ogóle zanim przejdziemy sobie może właśnie, bo tu też pytanie, które może mi wylecieć z głowy, bo nie zapisałem sobie go gdzieś tam o swoich notatkach. Dzisiaj, jakbym cię zapytał, albo raczej nie, to jest tak może w okolicach Boat Race, kiedy tej ósemki w sumie było więcej pewnie niż jedynki. Gdybyś miał powiedzieć, co lubisz bardziej, wiosłować na jedynce czy na ósemce? No, ostatnie 5 lat tak naprawdę pływałem na ósemce, na powadzi, na czwórkach, na perwarach dużo, więc no na pewno przyzwyczaiłem się bardzo do tego i brakuje mi właśnie czasu Szybkości. z chłopakami, szybkości. No i jest naprawdę jest świetna zabawa zawsze na ósemce i też zwłaszcza jak dobrze idzie, jak właśnie jak coś zaskoczy i łódka szybko płynie, to naprawdę jest świetnie, więc trochę mi zajęło czasu, żeby wrócić z powrotem do jakby tej mentalności jedynkowej, bo na początku te kilometry trochę wolniej idą. Też no, cały czas jest się samemu, więc tego się musiałem przyzwyczaić, ale teraz właśnie bardzo, bardzo fajnie mi się pływa i też robię długie treningi. No i przede wszystkim nakręca mnie to, że widzę, że idzie wszystko Ku dobremu. właśnie ku dobremu, więc to na pewno daje motywację. No ale tak jak mówiłeś, na pewno brakuje mi też trochę tej grupy, bo jednak 5 lat to jest dużo czasu, no i też mam wrażenie, że bardzo dużo wyniosłem z tych treningów. Ja Ja powiem powiem Ci, ci, że że też też... sam akurat może nie będę na takim poziomie jak Ty na jedynce, natomiast też bardzo dużo na ósemce wysuwaliśmy, no ja też na uczelni, więc dokładnie chyba wiem, co czujesz. Ósemka to jest fantastyczna osada i tak jak mówisz, jak płynie szybko, to nawet się czasami nie czuję tego zmęczenia. Ty podejrzewam, że na jedynce jeden błąd, musisz tą łódkę niemalże od nowa rozpętać, nie? Oczywiście wiesz, w cudzysłowie, ale
Na ósemce można pewnie pozwolić na więcej błędów, ale ta łódka jeszcze jak szybko płynie, to też jest po prostu mega, mega przyjemnie. Słuchaj, przejdziemy sobie teraz do tej części polskiej, gdzie właśnie chciałem zapytać Ciebie w ogóle sam początek tak naprawdę Twojej przygody z wiosłem. Z tego, co wyczytałem na World Rowing, to zacząłeś w wieku 10 lat, ale nie wiem, czy to jest prawda, ty raczej ewentualnie potwierdzisz to, czy nie. Ja od kiedy Cię kojarzę gdzieś tam z zawodów, jeszcze jak nasi koledzy klubowi z Wrocławia się z Tobą się ścigali, a dokładnie jeden kolega, to miałeś, byłeś bardzo, bardzo wysokim chłopakiem już wtedy. I moje pytanie jest takie, będąc, mając takie warunki fizyczne, od zawsze myślałeś o weślarstwie? Czy ktoś Cię może skłonił, żeby właśnie w tym kierunku pójść? Bo podejrzewam, że wiele sportów mogłeś wybierać, a skupiłeś się na weślarstwie. Nie, akurat ze mną było tak, że urosłem dopiero później. Urosłem chyba w gimnazjum jakoś, jak już trenowałem wioślarstwo. Więc jak zacząłem, to tak, zacząłem dosyć wcześnie. Tam chyba pierwszy kontakt z wioślarstwem to był koniec 2005 roku, ale to wiadomo, że na początku to tak wyglądało dosyć dużo, dużo pływania w pław niż na łódce, czy? Wydaje mi się, że jak dobrze pamiętam, to na pewno się kilka razy wykąpałem też. Myślę, że raz albo dwa. Taki standard. Tak, ale tak jak mówiłeś, że tata też wiosłował i on mnie przyprowadził na przystań, więc jakby od tego się zaczęło. I na przykład przez pierwsze 2 lata, jak trenowałem, to w ogóle byłem za młody, żeby startować, więc tak sobie po prostu pływałem bardziej dla frajdy. Głównie, prawda, przychodziłem na przystań, żeby spędzać czas dobrze i rozmawiać właśnie ze znajomymi. Też na obozy w lecie zawsze jeździłem, ale jeszcze nie mogłem startować. I też jak wspomniałeś o tych warunkach, prawda? Na początku byłem tak mały, że pływałem na sterze. To jest zaskakujące, ale kilka takich sytuacji było. Nie startowałem, ale sami po prostu schodziłem. Nawet na ósemce startowałem. Wydaje mi się, że kiedyś właśnie była też ekipa Politechniki Wrocławskiej na jakichś zawodach w Krakowie i pamiętam, że ja właśnie byłem ich sternikiem. A tak właśnie teraz sobie przypomniałem, bo też wiem, że jesteś z Wrocławia przecież, więc tak. Słuchaj, Wrocław wszędzie lubi Kraków, tak ci powiem, z mojej perspektywy i mogło tak się kiedyś wydarzyć. Powiedz mi, bo masz sporo medali przez Polski i sporo różnych fajnych biegów w swojej karierze. Kojarzysz jakiś fajniejszy, jeden z fajniejszych, który wspominasz bardzo, bardzo dobrze, albo jak który spowodował, że gdzieś tam ta twoja mentalność jedynkarza się obudziła? Bo powiem ci, że jedynka to jest przekichanie ciężka konkurencja i trzeba mieć mega zdrowie, ale też myślę, że mega głowa do tego, żeby, wiesz, na tej jedynce sobie poradzić. Ty radzisz sobie świetnie. Ale czy może pamiętasz jakiś taki swój bieg, który powiedział ci, że no, to jest, jestem dobrym chyba jedynkarzem, dobrze sobie radzę na wiosłach. Kojarzysz coś takiego, taki bieg? Myślę, że jak byłem właśnie za młodu, jak byłem juniorem, to taki przełomowy rok dla mnie to był 2012 na pewno. W 2011 już miałem dobre biegi, ale jeszcze czegoś brakowało i potem już od początku, od pierwszych zawodów długodystansowych w 2012 już ta łódka bardzo dobrze płynęła i zrobiłem po prostu duży, duży postęp i wtedy też zaczęło sprawiać większą przyjemność i też dawać motywacji, zwłaszcza jak wyniki i w Polsce i za granicą. Jak się wygrywa, to zawsze przyjemniej się pewnie wraca z zawodów i też na zawody się jeździ, nie? Tak, dokładnie. Słuchaj, 2013 rok to też twój medal na Mistrzostwa Świata Juniorów. Wygrałeś te Mistrzostwa Świata. W ogóle ciekawostką dla ciebie jest taką, że gdzieś tam wtedy bardzo, także może nie, że bardzo, ale obserwowałem właśnie twoją karierę i założyłem się z kumplem na studiach, że Nathan wygra Mistrzostwa Świata o wódeczkę. Także jeżeli Wojtek ten film zobaczy, to na pewno napisze w komentarzu, że to jest prawda. To jest historia autentyczna, na faktach autentycznych, jak to się teraz mówi. Także dzięki za tą wódkę, no kibicowałem i się opłacało. Natomiast teraz chciałem przejść tak właśnie, może trochę myślę płynnie do Stanów Zjednoczonych, twojego wyjazdu do Uniwersytetu w Kalifornii. Jak w ogóle to wyglądało, bo wiesz, nie każdy, znaczy domyślam się, że po takich udanych mistrzostwach świata część osób, która jest zainteresowana takim zawodnikiem jak ty, bo Stany kojarzą mi się właśnie też ze sportem akademickim na bardzo wysokim poziomie. Czy kojarzysz może, jak to wyglądało wtedy, że ktoś, nie wiem, zapytał się o ciebie, miałeś jakieś propozycje wyjazdów na różne uczelnie i czemu wybrałeś właśnie Barclays na przykład? I czy to była forma stypendium, czy jak, wiesz, chodzi mi cały proces tego, jak to wyglądało?
W moim przypadku ja nie planowałem tego wcześniej. Okay. W ogóle nie miałem nawet pojęcia, że taka jest możliwość. Dopiero po tym, jak wygrałem te Mistrzostwa Świata, o których wspomniałeś, trenerzy zaczęli do mnie pisać właśnie na Facebooku albo na e-mail i okazuje się, że po prostu oni wysyłają swoich trenerów, takich rekruterów na zawody międzynarodowe, żeby po prostu rozmawiali z potencjalnymi rekrutami, którzy mogliby przyjść i wzmocnić ich drużynę. Dużą pomocą też była dla mnie wtedy Julka Michalska, która tak naprawdę mi powiedziała o takich możliwościach, bo nawet jeśli do mnie pisali, to ja za bardzo nie wiedziałem do końca, jak to wygląda. Komu odpisać, komu nie odpisywać? Tak, też nie znałem tak bardzo angielskiego aż tak dobrze, więc nie bardzo wiedziałem, co z tym począć, więc właśnie Julka mi trochę pomogła z tym. I dopiero we wrześniu 2013, czyli po Mistrzostwach Świata Juniorów, zacząłem się nad tym poważnie zastanawiać, zacząłem rozmawiać właśnie z różnymi uczelniami i można powiedzieć, że zacząłem ten proces aplikacji, który no, trzeba dużo formalności spełnić, też trzeba zdać egzaminy. Akurat dla mnie nie musiałem tych egzaminów zdać tak wysoko, bo pomagało mi to, że jestem z zagranicy, że nie jestem prawda, anglojęzyczny i też to, że mam dobre wyniki w wieślarstwie, więc jakby dlatego ten poziom tych egzaminów byli w stanie dla mnie trochę obniżyć. No i też wybrałem to uczelnię właśnie w Kalifornii, w Berkeley. Tam jest uczelnia słynie z dobrych wyników akademickich, więc to Słuchaj, było koszulkę też ważne. Mam w Kalifornii, z tego co widzę. Tak, tak, dokładnie. Było to dla mnie bardzo ważne, żeby studiować na dobrym uniwersytecie, a do tego też mają świetny program wieślarski. Też od razu zapałem bardzo dobry kontakt z trenerami. Nie było z niczym problemu, byli bardzo pomocni we wszystkich krokach. Też byli chętni, żeby rozmawiać z moimi rodzicami, żeby po prostu zapewnić, że wszystko jest w porządku. Też tam trenerem był Mike Tietti, który był przez długi czas trenerem. Teraz też jest zresztą z powrotem trenerem kadry Stanów Zjednoczonych, ale właśnie odnosił olbrzymie sukcesy Mistrzostwa Świata i złote medale olimpijskie na ósemce. Także też jakby wiedziałem, że ma pojęcie i że wie, co robić. I do tego też wiedziałem, że im też zależy na tym, żebym kontynuował w dalszym ciągu karierę wieślarską w Polsce i też powiedzieli mi, że będę mógł pływać na jedynce czasami, prawda, i że można to wszystko połączyć. To też miało duże znaczenie. A powiedz mi tak, jeszcze tak, właśnie jak to, tak, sorry, że, mów. Jeszcze też odpowiadając na twoje pytanie, że to było stypendium sportowe, więc wszystko było opłacane z ich strony. Właśnie oni mają jedno czy dwa stypendia na rok, które mogą właśnie przeznaczyć dla rekrutów takich jak ja. I rzeczywiście dużo było też osób z zagranicy. Nie wszyscy byli na stypendium, ale właśnie w Stanach coraz bardziej też tak to funkcjonuje, że te uczelnie starają się wziąć, właśnie zrekrutować zawodników z zagranicy, którzy już mają sukcesy, żeby też podnieść poziom całego zespołu i też żeby właśnie ci Amerykanie też mogli się przymierzyć do właśnie bardziej, można powiedzieć, profesjonalnych zawodników. I też właśnie tak to funkcjonuje na przyszłość, że potem ci Amerykanie zostają właśnie w kadrze, ale też mają to doświadczenie, że wiedzą, jak to wygląda w innych krajach właśnie ze współpracy na przykład z nami. Okej. Okay. Powiedz mi, bo z tego, co ja kojarzę, to praktycznie pierwszy twój rok w Stanach i przyjechałeś do Polski albo w ogóle robiłeś jakieś przejazdy na 2 kilometry, było to wielkim szokiem, bo wiesz, każdy się na ciebie patrzył, podejrzewam, wszystkie oczy były na ciebie zwrócone, bo wiesz, zrobiłeś wielki krok, tak, za ocean, te sprawy. I chyba 10 sekund poprawiłeś swoją życiówkę na 2 kilometry w parę miesięcy. Powiedz mi, co tam takiego się dzieje, że wiesz, robiłeś niesamowite wyniki. Ja podejrzewam, to jest kwestia może jakiejś wielkiej konkurencji, jest tam dużo zawodników i każdy chce pokazywać na każdym treningu, wiesz, 100%. Natomiast czy jak to wygląda, wiesz, z takiej perspektywy zawodnika, bo czy nagle okazało się, że masz sobie tyle mocy, wiesz, w tej chwili, czy po prostu, wiesz, otworzyli u ciebie jakieś nowe możliwości, bo to 10 sekund na 2 kilometry to jest ogromna różnica, nie? A to było parę miesięcy, kiedy tam siedziałeś. Tak, tak. No tak, miałem na Rogowiosłach, miałem 6-0, a potem w grudniu 5-49. No. Na pewno miałem
jadąc do Stanów miałem na pewno dużą bazę tlenową, więc to też pomogło. A tak jak mówisz, do tego doszła ta rywalizacja. Jak wtedy przyjechałem, to nigdy nie wysłałem na długim wiośle i od razu zależało mi na tym, żeby wejść do pierwszej ósemki, żeby pojechać na Head of the Charles wtedy. Nie, zawsze co roku jeździliśmy na te zawody, a właśnie był chyba tylko miesiąc czy półtora miesiąca przygotowań. Także ergometr był jednym ze wskaźników, z którego trenerzy po prostu patrzyli, kto może wzmocnić ósemkę, kto jest dobry, więc od razu zależało mi na tym, żeby jak najlepiej wypaść. I tam też to w taki sposób funkcjonuje, że z każdego ergometru sternicy spisują wyniki każdego i potem jest ranking wysłany na maila dla wszystkich, dla całego zespołu. I jest właśnie lewa strona, prawa strona, wynik, prawda, średnia stringu i tempo, prawda? I to jest do wglądu dla wszystkich. No więc to od razu też zależy, żeby jak najlepiej wypaść, więc odkryłem po prostu, że kilka takich treningów i od razu wszedłem na coraz wyższy poziom. Też treningi są na pewno inne. Chyba nie zrobiliśmy nigdy ergometru powyżej godziny. Często mieliśmy też po prostu temat na przykład 2 razy 20 minut, ale nie mieliśmy żadnej średniej podanej do wysłania, więc wtedy po prostu wszyscy na maksa. Najlepiej, więc się jechało często na maksa. To zależy po prostu też od tego, kto co chciał zrobić, ale jak na przykład mi nie zależało, żeby wejść do tej ósemki, do tej czołówki, to po prostu jechałem ile mogłem. No i potem właśnie te wyniki zaczęły się poprawiać i coraz zaczęło lepiej iść. No to też na pewno nie jest na dłuższą metę, nie było idealne, bo już na przykład w trzecim, czwartym roku trochę już raz, że już się nie poprawiałem tak bardzo i dwa, że to już zaczęło tak męczyć, że to już po prostu ciężko. Chciałeś pokazać, udowodnić, że jesteś wart tej ósemki poniekąd, tak? Coś w tym stylu, czy jeszcze inaczej? To też, ale bardziej chodzi nawet fizycznie, że po prostu już nie czułem się aż tak dobrze, bo jednak trzeba bazować na tym trenie, a tam trochę tego brakowało. No i też każde lato, jak inni po prostu mieli przerwę, to ja też cały czas wiosłowałem to dla reprezentacji. Potem przyjeżdżałem też, tak naprawdę nie miałem prawie żadnej przerwy i od razu już były już treningi na maksa do przygotowania na właśnie do Head of the Charles i do innych zawodów. No i tam też jest tak, że cały rok trenowaliśmy tak samo, że cały rok się ścigaliśmy w każdym tygodniu. Cały rok mogliśmy na wodę schodzić, bo jest ciepło, więc nawet jak nie było zawodów żadnych oficjalnych, to cały czas mieliśmy jakby rywalizację wewnętrzną, co ogólnie jest bardzo, bardzo pozytywne i też bardzo to lubiłem, ale po prostu nie było chwili wytchnienia, więc już pod koniec trochę już to dawało się odczuć. Rozumiem. Powiedz mi, te zawody, o których powiedziałem na samym początku, IRA, czyli tam zostaliście mistrzami Ameryki, tak naprawdę chyba, w 2016 roku. Jakie to jest, bo mam wrażenie, że właśnie w Ameryce to się tak bardzo, wiesz, nie wiem, czy tam są kwestie jakieś nawet chyba pierścieni na rękę, czy nie jestem pewien, nie? Ale wiem, że takie rzeczy funkcjonują w Stanach, bo wiem, że Amerykanie bardzo się takimi rzeczami jarają. Jakie to było wydarzenie dla uczelni, kiedy zostaliście mistrzami, wiesz, Stanów Zjednoczonych? Ja w ogóle swoją drogą oglądałem ten wyścig, oglądałem też potem, dzięki temu, że właśnie wiedziałem, że jest tam jakiś Polak w tych wyścigach, zacząłem się tym interesować i oglądałem co roku. I jak zobaczyłem, jakie są w finałach H8 czasy najeżdżane, to myślę sobie, kurczę, to są mistrzostwa świata normalnie seniorów. W ogóle, wiesz, ludzie z całego świata tam przyjeżdżają. Prawda jest taka, że na ósemce, wiesz, w Kalifornii siedział, nie wiem, Polak, Serb, Niemiec, pewnie jeszcze jakiś kilku Amerykanów, bo którzy musieli siedzieć, to robiły się mega, wiesz, mega zawody. No jak widziałem czas, jakie tam się jeździ, to po prostu o czymś tak otwierały. I pytanie jest takie właśnie, jakie to jest dla uczelni wyróżnienie, że zdobyliście ten tytuł. Właśnie, czy jakiś pierścień przy okazji też wpadł? No i właśnie opowiedz trochę o tych zawodach, bo no, to jest mega ciekawe. No tak jak mówisz, poziom jest bardzo wysoki i tak jak moja uczelnia właśnie rekrutowała najlepszych zawodników za granicę, tak wszystkie uczelnie to robią i też są właśnie zaangażowane duże pieniądze, także jest bardzo duża presja, no i ta właśnie tradycja rywalizacji pomiędzy uczelniami, że no jest na pewno, no cały rok jest tylko, chodzi o te najważniejsze zawody, o te mistrzostwa kraju, no i tak jak mówisz, czasy są, chyba najlepsze czasy są 5.21, 5.20,
I To jest w też ogóle, wiesz. się właśnie medaliści olimpijscy czasami, czy nawet z mojej ósemki z 2016 roku, tylko jedna osoba nie wystuje już na poziomie międzynarodowym, ale właśnie na przykład Martin Holender zdobył srebrny medal na ósemce na zeszłorocznych Mistrzostwach Świata w Linz i wszyscy też cały czas wystują, więc poziom jest bardzo wysoki. I no jak wygraliśmy sobie, to dla uczelni też było bardzo ważne. Na przykład na jesieni, właśnie potem, na kolejnej jesieni, jakby wszyscy wróciliśmy na następny semestr, jest taki tydzień właśnie, żeby świętować wszystkich mistrzów kraju, więc nie, mieliśmy kilka wydarzeń mniejszych, że na przykład byliśmy zaproszeni do domu właśnie kanclerza na właśnie takie rozpoznanie nas. I też takim największym eventem właśnie też był mecz futbolu. Jak jest stadion, to tam jest kilkanaście tysięcy ludzi. Akurat graliśmy z Washingtonem i w przerwie jakby wszystkich mistrzów kraju zaprosili na środek stadionu i wszystkich przystawili właśnie, pokazali jakieś migawki z wyścigu. No i też to jest niesamowite przeżycie, bo stadion wypełniony i wszyscy, prawda? Oklaskują. Dokładnie, dokładnie. Także bardzo, bardzo miłe rozpoznanie. Też potem wszędzie są wywieszone na uniwersytecie takie plakaty właśnie, że kto wygrał. I potem na naszej przystani też są zdjęcia, wiszą zdjęcia wszystkich ósemek, które wygrały Mistrzostwa Kraju. I no od lat tak naprawdę. Od 100 lat, prawda? Od kiedy te zawody były, to jakby ta tradycja jest utrzymana. No i tak, też wspomniałeś o tym pierścieniu, nawet mam, mogę ci pokazać. Wszyscy dostaliśmy pierścienie, tam właśnie mają taką tradycję. Pierścień nawet sami projektowaliśmy. Tu jest właśnie C, Kalifornia, tu jest moje imię, nazwisko i jaki sport, że wioślarstwo. Nie no, Także elegancko, akurat ja elegancko. go nie noszę, bo jest dosyć duże, ale jak jestem w Stanach i na przykład jak przychodzę na trening No to wiadomo. jako absolwent, czy jak jestem na jakimś sportowym wydarzeniu, nawet jak w Anglii, czy w Stanach, to zawsze, zawsze biorę. Jest to normalne. Tutaj raczej bym nie chodził z tym. Tak. Ja ostatnio też widziałem jakiś wywiad chyba bo też startując na zawodach typu, nie wiem, European University Games, to było w Zagrzebiu w 2016 roku, ścigaliśmy się z Oxford Brookes, też bardzo mocna ekipa z Wielkiej Brytanii. Też chwilę z nimi gadaliśmy o tym, jak te treningi wyglądają i właśnie potem z kolei zacząłem się interesować troszkę Wielką Brytanią, jak to wygląda z kolei u nich. Potem jakiś kanał, chyba Cox Single się nazywał i tam był wywiad z chłopakami z Washington, którzy wygrali chyba rok po was ten zawody i właśnie pokazywali te pierścienie. Oni z kolei mieli, wiesz, wielkie W jak Washington i także byłem ciekawy, czy właśnie wy też takie pierścienie macie, ale jestem teraz pewny, że takie rzeczy się dzieją, także spoko. Zazdroszczę, nie? Tak, bo to jest dla każdego sportu, jest chyba na wszystkich uniwersytetach taka tradycja, prawda? Też jak jest NFL, jak jest właśnie Super Bowl, to też właśnie dają te pierścienie. Tam są taką tradycję, że jak się wygrywa takie mistrzostwa, to się dostaje pierścień. Właśnie na przykład nasz trener zawsze chodził z tymi pierścieniami, on tam właśnie miał pierścień za złoty medal Igrzysk Olimpijskich, właśnie pierścień za nasze mistrzostwo, jeszcze i różne inne pierścienie, więc. No inaczej, na pewno inna tradycja, ale całkiem fajna. Słuchaj, myślę, że też poniekąd te Stany otworzyły ci też trochę głowę w ogóle na wioślarstwo akademickie i też pojawiłeś się, czy nie wiem, czy jak to właśnie też jestem ciekawy tego procesu, ale pojawiłeś się na Uniwersytecie w Cambridge. W ogóle jesteś aktualnie studentem Cambridge? Jak to wygląda? Nie, skończyłem studia w zeszłym roku, tam akurat program mój trwał tylko jeden rok. Domyślam się, że też poniekąd był on związany z Boat Race, czy nie? Znaczy, mój pomysł, żeby studiować tam, na pewno był związany, bo zawsze było to moim marzeniem. Akurat znalazłem program, którym byłem zainteresowany, i tak się właśnie złożyło, że mogłem zrobić wszystko, co chciałem w tym jednym roku. Czy powiem ci szczerze, że naprawdę ja też poznałem też, bo z ósemką wioślarską jeździliśmy też po splitach. Nawet kiedyś gadaliśmy na Instagramie, czy będziesz w splicie na regatach, bo to są takie regaty, gdzie lubią ludzie z Cambridge przyjeżdżać, dobra impreza.
powiem szczerze. Właśnie byłem na Wielkiej Wyślarskiej z chłopakami z Kiemicz w tym roku, znaczy w zeszłym roku. I też no, dużo z nich nie znałem, bo to byli absolwenci, już mało kto wiosłował normalnie, więc wszyscy już byli, prawda, taki wyjazd bardziej dla fanu, ale też bardzo, bardzo fajnie właśnie poznać nowych ludzi i też właśnie Wielka Wyślarska, bardzo miło wspominam. No Wielka Wyślarska i właśnie zawody w Splicie też. Tak, w Splicie to ja akurat nie pojechałem, bo przygotowałem się do centralnych w Polsce, ale właśnie cała ekipa pojechała jeszcze z absolwentami właśnie na Chorwacji i wszyscy uwielbiały ten wyjazd. No dobry menaż. Ja z chłopakami z Oxfordu i z Cambridge spędziliśmy 6 takich wyjazdów, bo my też co roku jeździliśmy i no potrafią się bawić, tak powiem, Brytyjczycy. Może nawet za bardzo, ale to już wiesz, kwestia sporna. Słuchaj, startowałeś na Boat Race i chciałem zapytać się ciebie o taką dosyć ciekawą, myślę, rzecz. Gdybyś miał porównać poziom stresu, jaki był, jak stałeś, wiesz, obok łódka z Cambridge, z Oxfordu, na trybunach przez 6 km ludzie was obserwują, pewnie setki czy nawet miliony przed telewizorami. Myślę, że nawet może więcej niż finał Igrzysk Olimpijskich. I właśnie pytanie, poziom stresu w półfinale w Rio, kiedy masz szansę wejść do finału, a poziom stresu podczas Boat Race? Ciężko powiedzieć, na pewno jest to coś innego. Z jednej strony Igrzyska to już jakby szczyt profesjonalnego wyślarstwa, więc jakby to na pewno dodaje dużo, dużo tego stresu, ale z drugiej strony też po to się trenuje, jest się przygotowany, więc jakby to jest jakby można też traktować jako kolejne zawody. Tym bardziej, że ja jeszcze byłem dosyć młody i też starałem się jak najlepiej to doświadczenie zebrać. Z drugiej strony Boat Race, też jak mówisz, tyle ludzi ogląda, jest to transmitowane w telewizji na kilka milionów oglądalności też podczas całego wyścigu na brzegu stoi masa ludzi, tam ponad 100 tysięcy, więc jest duża trema, prawda, bo wszyscy na ciebie patrzą i jakby nie chcesz popełnić żadnego błędu, to ma jest dużo okazji do popełnienia błędu i po prostu no, jest to na pewno duży stres, ale u nas akurat mieliśmy kilku chłopaków, którzy już brali udział w poprzednich wyścigach i oni starali się nam właśnie powiedzieć, że pomimo tego stresu, że to jest tak niesamowite doświadczenie, żeby starać się jak najbardziej to, jak najbardziej się tym cieszyć, że po prostu rzadko kiedy się zdarza takie coś, że jest się w takim centrum uwagi i że po prostu jest, staje się na linii startowej i po prostu nic się nie słyszy poza tłumem, prawda, że na górze lata helikopter. Cały tydzień właśnie przed tym wyścigiem jest bardzo dużo wydarzeń medialnych, że wszystko jest właśnie zorganizowane co do godziny i to wydaje mi się, że było dobre podejście, że naprawdę mieliśmy świetny, świetny czas, że bardziej się bawiliśmy tym i potem nawet stojąc na rozrzewce na linii startowej mieliśmy taki plan, żeby przez chwilę rozglądnąć się, jakby doświadczyć tego wszystkiego i potem jak taka minuta minęła, to wtedy okej, okay, że teraz jest czas na wyścig, czas, żeby wygrać. Jak już, prawda, jak już usiedliśmy, to już wszystko się potoczyło automatycznie. Więc jeśli chodzi o porównanie, to na pewno dwa różne eventy na igrzyskach na pewno nie było aż takie, jak powiedziałeś, oglądalności ani zainteresowania medialnego, prawda, jeśli chodzi o mój wyścig, ale no, oba wyścigi są jak pewnego rodzaju jakby szczytem rywalizacji w dwóch kategoriach. Nie no, czy ja ten wyścig oglądałem i wydaje mi się, że to był jeden z bardziej wyrównanych wyścigów w ogóle Boat Race ostatnimi czasy, bo wcześniej chyba bardzo mocno rozjechało Cambridge, Oxford przez wiele lat i gdzieś mam wrażenie, że w ogóle Oxford trochę, nie wiem, stonował, jeżeli chodzi o właśnie o takie, nie chcę powiedzieć transfery wioślarskie, ale gdzieś skupiali się chyba głównie na studentach takich typowych, wiesz, ludzi, którzy gdzieś tam, no nie wiem, bardziej studiowali niż stonowali. Natomiast tutaj widziałem, że no była solidna rywalizacja i pewnie kwestia pierwszego zakrętu, gdzie można było ewentualnie wyjść i to się wyścig kończy praktycznie, nie? Żeby, bo też zdarzyło nam się z chłopakami wiosłować na Tamizie kiedyś. To jest bardzo ciężka rzeka, tam w ogóle jak jest fala, to jest po prostu
przekichane. Jak wspominasz w ogóle sam wyścig pod tym kątem właśnie tych warunków atmosferycznych, bo nawet jeżeli mieliście nawet fajne warunki, to pewnie tam są momenty, gdzie ta fala zawsze będzie. Tak, tak, to prawda. Wyścig zawsze odbywa się w tą godzinę, kiedy jest największy prąd i się płynie zawsze z prądem, więc ta woda po prostu przerywa, na przykład jak się stoi na linii startowej, to jakby trzymają cię, prawda, w łódce jesteś trzymany, ale ta woda przelatuje tak szybko, że wiosła trzeba mieć obrócone w ten sposób i potem jak jest start, to po prostu się to wiosło przekręca i nawet się nie daje siły i po prostu trzeba naprawdę się natrudzić, żeby to wiosło tylko utrzymać, żeby nie ten prąd nie wyrwał tego wiosła z ręki. Też dużo bardzo jest błędów na samym starcie. Dużo, bardzo często zdarzały się właśnie jakieś raki. Akurat u nas mieliśmy dosyć dobre warunki, ale tak jak mówisz, ta miza jest bardzo ciężka i często też na treningach, bo tam jeździliśmy często na weekendy, żeby trenować, też byliśmy tam 2 tygodnie przed samym wyścigiem, żeby tylko tam trenować, bo jednak jest to zupełnie inne niż pływanie na kanale albo na wodzie stojącej, więc mieliśmy dużo doświadczenia już z tą mizą. No ale wystarczy trochę zawieje, już takie fale się robią. W 2016 był taki wyścig, że 8 kobiet została nawet zatopiona. Tak, tak, też więc... widziałem ten wyścig. A w ogóle powiedz mi, jaka według ciebie, bo ja z wyślaskiego punktu widzenia kiedyś sterników traktowałem jako taką, wiesz, a jest sternik sobie, potrzebujemy jakiegoś małego, żeby, wiesz, fajnie pokrzyczał, ewentualnie nawet nie musi krzyczeć, my zrobimy swoją robotę, nie? Potem jak już zacząłem wracać na 8, u nas tener miał jakby dużo przykładów, inaczej, starał się dużo sternikowi mówić, aby coś tam przekazywał, żeby ten sternik był ważną osobą w 8. Swojego doświadczenia, wiesz, wiosłowałeś w najlepszych 8, można powiedzieć, na świecie. Jak ważnym jest sternik? Jak ważny jest dobry sternik w 8? Czy on czasami też potrafi wygrać za was wyścig? Czy może nie, że za was wyścig, tylko wiesz, że potrafi was fajnie zmotywować? Jak to wyglądało? Czy tam w Stanach, czy właśnie na Tamizie, gdzie sternik odgrywa no, piorunującą rolę? Myślę, że dobry sternik na pewno może mieć duży wpływ na osadę. Na przykład jak coś nie idzie, to sternik ma możliwość, żeby wpłynąć na osadę, żeby zobaczyć, że coś nie jest idealnie i może, prawda, zebrać całą osadę razem w tym momencie, żeby jakby zresetować to, co się dzieje, żeby, prawda, żeby zebrać to wszystko do kupy. Na przykład w Stanach mieliśmy świetnego sternika, teraz obecnie ten sternik jest sternikiem 8 Stanów Zjednoczonych ostatnich kilka lat, więc myślę, że jest świetny i z mojego doświadczenia naprawdę robił robotę. Zawsze taki sternik zawsze był w stanie też dużo, dużo pomóc. Wydaje mi się, że jakby trzonem jest, prawda, wyślarze i osada, ale dobry sternik na pewno może trochę pomóc. Jeśli chodzi o boat race, to tam na pewno sternik ma olbrzymie znaczenie, bo jednak te zakręty, prądy, to trzeba wszystko znać i do tego jeszcze dochodzi druga osada, więc trzeba manewrować pomiędzy tym. Akurat w naszym wyścigu mieliśmy też trochę zderzeń, więc też to jest ryzyko, prawda? Akurat nasz sternik był trochę może za bardzo agresywny, jeśli chodzi o to, bo byliśmy mocniejsi i jednak takie zderzenia wiosłami to równie dobrze może nam zaszkodzić, prawda? Może komuś wiosło wypaść. Na przykład mieliśmy taką potyczkę, takie właśnie ściganie z Oxford Brooks, to wtedy też mieliśmy zderzenia i właśnie chłopakowi za mną złamało się w ogóle, piąty pręt się złamał i po prostu i już było tak naprawdę po wyścigu dla nas, więc tego jak można, to trzeba uniknąć, ale też jest walka sterników o najlepszy prąd, bo tam jednak jest środek rzeki i to wszystko jakby sternicy wiedzą i jak się wypnie jedną osadę trochę poza prąd, to od razu jest wolniejsza prędkość, tym bardziej, że ten prąd jest właśnie największy i jak się płynie, to jak taka jazda torowa jest koło 1,16 cały czas, więc to jest a na starcie tam po prostu też wchodzą niebotyczne prędkości, więc na pewno sternik jest bardzo ważny, zwłaszcza w boat race. Słuchaj, Adam, myślę, że przebrnęliśmy przez Polskę, Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Dla mnie to była przyjemność móc z tobą pogadać o wyślarstwie. Widać, że chyba lubimy ten temat. Ja ci życzę powodzenia na Tokio, bo wierzę, że te kwalifikacje stoją przed tym otworem, że masz teraz możliwość, żeby skupić się właśnie na jedynce. No i powodzenia w wyślarskim świecie. Mam nadzieję, że do zobaczenia na jakichś zawodach.
i trzymam kciuki za karierę, za medale i oby tak dalej. No, dzięki bardzo za rozmowę i za zainteresowanie. Spoko. Pozdrawiamy wszystkich fanów i mam nadzieję, że niech się niesie materiał daleko. Też pozdrawiam, na razie.